Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Czas ostateczny. Dla każdego nadchodzi taki dzień, w którym musi się rozliczyć ze swojego bytu. Zbieracie, ziemscy ludzie, swój plon. Taki czas pozwolono ujrzeć wielu ludzkim duchom w objawieniach zapisanych lub nie, których ziemska ludzkość odczytać mimo swej prostoty duchowej mało chce i bez potrafienia jest. Wydarzenia nadchodzące ukażą wam ten czas w swojej okropnej formie dla zdecydowanej większości ziemskiej ludzkości. Tych ciemnych duchów, którzy są swoim losem, jak wielkim kołem młyńskim przywiązanym do szyi, wykutym z litego kamienia obciążeni. Kamienia bez chcenia jesteście puścić swoim rozumem, więc od ziemi, gęstej materii, zostaniecie siłą oderwani. Duch w przeżyciach zostanie wyłuskany z ziemskiego ciała i czysty, bez obciążeń, w nurcie światła powróci bez świadomości, skąd wyszedł wiele wieków temu, a ziemskie ciało przegnije w ziemi. Krótko i konkretnie czas ostateczny przebiegnie, a dziś przejawia się dużo zjawisk, które są tylko zapowiedziami, symptomami procesów końcowych. I będziecie krótko czekać, aż moje słowa wypełnią się zjawiskami. Apokalipsa jest przekazana duchowi obrazami. Ich właściwa interpretacja jest zgodna z moimi słowami. Siła dziś już wszystko wypełnia i obrazy stają się wydarzeniami. Co wam, ludzkie duchy, trzeba więcej? I tak prostoty prawdy bez przyjmowania jesteście. Dla was mojego ziemskiego czasu brak jest. Ale siła zawarta w słowie pozwala wam się mocno przejawić w tym ostatecznym czasie.